Około 15 strażacy otrzymali zgłoszenie o płonącym pojeździe przy ulicy Nowy Świat. Na miejsce zadysponowano zastępy Państwowej Straży Pożarnej. Kierujący zastał sytuację taką, że już samochód był praktycznie w całości w płomieniach. Oprócz tego był zaparkowany w pobliżu innych pojazdów. Z uwagi na to podano prądy gaśnicze w natarciu, jak i w obronie, tak żeby nie zostały uszkodzone te pojazdy sąsiadujące. Deulanos spłonął niemal doszczętnie. Pożar zaczął się od strony bagażnika, a nie od silnika, ale trudno wskazać jego dokładne przyczyny. Zaparkowane obok auta uległy niewielkim zniszczeniom. W jaki sposób auto stanęło w płomieniach, wyjaśni policyjne dochodzenie.